Jest to prawdopodobnie największy tablet, jaki możesz mieć w swoim biurze albo w domu. Dzisiaj po raz pierwszy w AdSystem zrobimy mini recenzję tego produktu, jakim jest Advideo Kiosk. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy, musisz odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie. Do czego dokładnie będzie Ci on potrzebny? W jaki sposób go wykorzystasz? Ok? Robimy sobie teraz burzę mózgów. Masz głowę pełną pomysłów? Już na pewno wiesz, do czego będzie Tobie on potrzebny, gdzie Ci się przyda, ale my dzisiaj zajmiemy się recenzją Advideo Kiosku jako dużego tableta. Ok, zacznijmy od tego, że Advideo Kiosk to nie jest tylko telewizor, na którym możesz puszczać swoją reklamę. Jest to przede wszystkim narzędzie do interakcji z klientem, tak? Podczas targów, eventów, w biurze, gdziekolwiek. Jeżeli chodzi o wymiary, to jest to 65 cali i 49 cali. Wysokość tego tabletu to 1,90 m w obydwu wariantach, więc różnią się one tylko i wyłącznie wielkością ekranu. Tylko albo aż. Ok, wystarczy o specyfikacji produktu, skoro wiemy już takie podstawy, przejdźmy do tego, co na pewno interesuje Cię dużo bardziej, czyli w jaki sposób możemy ten Advideo Kiosk wykorzystać, no i gdzie? Ok, powiedzieliśmy sobie, że Advideo Kiosk to taki duży tablet, tak? Tutaj mamy mały tablet, tutaj mamy duży tablet. Skoro jest tabletem, to tak naprawdę posiada wszystkie funkcje tabletu. Działa na Androidzie, więc mamy Google Play Store, z którego możemy ściągnąć każdą aplikację, która pomoże nam w sprzedaży. To wszystko jest świetne, ale jakie korzyści w zasadzie nam to daje? Na przykład, jeżeli podczas targów chcesz zarejestrować swojego klienta we własnym sklepie bądź pokazać ofertę produktową, no to jest to świetne rozwiązanie. My z niego korzystamy właśnie podczas targów. W trakcie pandemii całkowicie odeszliśmy od ulotek, więc na wszystkich wydarzeniach, na których nas znajdziecie, nasze produkty oblepione są kodami QR oraz właśnie wykorzystujemy InfoKiosk, aby przedstawiać naszą ofertę. Ok, więc jeżeli chcesz na przykład zarejestrować klienta do sklepu internetowego, bądź tak jak my, pokazać swoją ofertę na Advideo Kiosku, no to jest to świetny pomysł. My na przykład podczas pandemii odeszliśmy całkowicie od ulotek i na wszystkich naszych produktach można znaleźć kody QR. Podczas targów i eventów lubimy również przedstawiać nasze produkty w ich naturalnym środowisku, na przykład na naszych filmikach na YouTubie, jak składamy bądź rozkładamy systemy, jak one wyglądają prawie że na żywo. Często też wraz z naszymi klientami oglądamy TikToki albo gramy w różnego rodzaju gry, na przykład Fruit Ninja, które mamy ściągnięte. Ważna sprawa, internet. Pamiętajcie, że na targach bądź na dużych eventach często występuje problem z internetem, więc my polecamy udostępnić sobie hotspota ze służbowego telefonu bądź wykupić jednorazową kartę z internetem i z niej skorzystać. Wszystkie te elementy, które posiada Advideo Kiosk, pozwalają na naprawdę bardzo szerokie zastosowanie. Warsztaty fotograficzne, numer w kolejce, informacje dla prelegentów przed konferencją, agenda do spotkania, biuro, kiedy potrzebujesz, żeby osoby, które Cię odwiedzają, przed wejściem wypełniły formularz. A może miejsce do prezentacji podczas jakiejś konferencji? Ok, jeśli zastanawiasz się, czy Advideo Kiosk sprawdzi się u Ciebie, napisz komentarz, a my to sprawdzimy. Zobaczcie teraz, co na temat Advideo Kiosku powiedziała Asia, event managerka, która miała okazję z niego skorzystać, wystawiając się na targach. Powiedz, Asiu, jakie produkty systemowe wykorzystałabyś, żeby zrobić efekt wow na evencie? Mam swój ulubiony produkt. Jest to produkt, który się nadaje na eventy perfekcyjnie. Jest to zdecydowanie Ad Kiosk. Dlatego, że daje nieskończone możliwości. Jeśli na przykład organizujemy event, który jest związany ze sportem, możemy tam wyświetlać wyniki
całkiem na bieżąco. Możemy włączyć aplikacje, które pozwolą nam na przykład na granie w trakcie tej imprezy. Zabawianie możemy gości. Pokazywać zdjęcia, możemy wyświetlać swoje wideo reklamowe. Tak naprawdę nasza wyobraźnia jest tylko granicą. Testowałeś? Widzisz inne zastosowania? Wiesz co robić? Zostaw komentarz. Do następnego!